Witam wszystkich bardzo gorąco oraz serdecznie na kanale Sway Play. W ostatnim odcinku było trochę poważnie, przyznam, poruszaliśmy tematy moralne i dzisiaj nie schodzimy z tonu, moi drodzy, bo mi się spodobał ten format, więc omówię najmroczniejszą moim zdaniem misję w Wiedźminie o nazwie W szponach szaleństwa. Tak, Wiedźmina 2 raczej mało kto się spodziewał na tym kanale. Taki nasz polski, nieoszlifowany diament. Ciepło, jak na tę porę roku. Faktycznie. Zazwyczaj bywa zimniej. Gra o niesamowitej wręcz historii i topornym wykonaniu, które wielu ludzi odstrasza. Ale my tutaj dzisiaj nie jesteśmy po to, żeby dawać jakąś recenzję, o którą i tak nikt nie pytał, tylko by przyjrzeć się zakładowi psychiatrycznemu nieopodal Flotsam. Oczywiście zapraszam na moje media społecznościowe i tak dalej. Zaczynajmy. Lubicie opowieści o duchach? Sporo się o nich nasłuchacie. Po raz pierwszy w mojej historii pojawiałem się we Flotsam, w domu stojącym w leśnej gęstwinie. Ale wróćmy do samego początku. Tak więc Geralt dowiaduje się w rozmowie z elfem Cedriciem o dwóch mężczyznach, którzy nie powrócili z wyprawy do ruin dworku, służącym dawniej jako zamknięty zakład dla psychicznie chorych. Geralt albo poczuł zaciekawienie, albo słodki zapach orenów, a raczej te drugie. Muszę zarobić kilka orenów. Nie masz roboty dla Wiedźmina? I zdecydował się zbadać tę sprawę. Po dotarciu na miejsce spotyka niejakiego Ruperta, który wygląda jak w sumie każdy NPC w tej cudownej grze, ale widać od razu, że coś go trapi, coś jest nie tak. Przedstawił się jako medyk z Edirn i twierdzi, że szukali w pobliżu rzadkich okazów ziół, gdy napotkali nagle coś szkaradnego wewnątrz spalonych ruin. Od razu możemy się zorientować, że coś kręci, no bo skoro szukali ziół, no to jakim cudem znaleźli się wewnątrz budynku. Tak więc okazuje się, że jego kumpel Gridley oraz pies do tej pory nie powrócili, więc prosi Wiedźmina o pomoc. Psa udaje się znaleźć nieopodal, bo słychać jak niestety, ale zabija go zgraja oszalałych nekerów. Uwierzcie, próbowałam go uratować na kilka różnych sposobów, ale nie da się. Po przekroczeniu pewnego punktu słychać tylko to i jest po sprawie. Dobra, psychiatryk. Przybytek staje ponownie w ogniu za sprawą nawiedzającego ducha Nilfgaardczyka, który twierdzi, że ci, którzy doprowadzili do pożaru, byli gorsi od pacjentów, bo kierowała nimi chciwość. Już tutaj mamy jakąś tajemnicę. Oprócz tego jest tam całkiem pokaźna liczba upiorów. Znajdziemy też porozrzucane notatki, akta szpitala, które mówią nam co nieco o tym, co się kiedyś w tym psychiatryku wyprawiało. Tak więc jeden z pacjentów o numerze 71 zachorował na dysentrię, czyli czerwonkę. Już samo odnoszenie się do pacjentów po numerach kojarzy się, chyba wiecie z czym, nie chcę mówić wprost, żeby czerwony się nie obraził, ale według mnie to trochę odczłowiecza taką osobę, jeśli wiecie o czym mówię. Choroba była widocznie na tyle zaawansowana, że nie było dla niego żadnej nadziei i jedyne co pozostało to odizolowanie takiego pacjenta oraz modlitwy, ale też specjalne eksperymentalne zioła w dużych dawkach, które według medyka leczą, ale też rozwiązują języki. To są zioła, które wzmocniają organizm. Kolejny pacjent miał numer 19 i był najstarszym z żyjących rezydentów. Taką miał łatkę, z tego widocznie był znany. Terapia, jaką przyjmował, to terapia zimną wodą. Nie wiem, jak to wyglądało, ale nie działała. No, kto by się spodziewał. Lekarz zdecydował więc, że najlepiej będzie zakuć chorego w kajdany i zmniejszyć racje żywnościowe, by osłabić chorobę, a tym samym, no co za tym idzie, chorego i ograniczyć zachowania autodestruktywne. Ponownie zaczęto podawać też te słynne ziółka. To są zioła, które wzmocniają organizm. Z pacjentem numer 15 jest trochę inaczej, bo ta osoba twierdzi, że podróżowała kiedyś z dzikim gonem. Chory ma podobno urojenia o świecie, w którym doszło do masowego ludobójstwa i po grobach zabitych przechadzały się jednorożce, a także wspomina pyszne elfie ogrody. Więc tutaj są jakby dwie sprzeczne wizje, dobre i złe. Przepraszam. Według zeznań pacjenta udało mu się jakoś uciec z orszaku rok temu, ale w jego świecie minęło tyle czasu, że gdy wrócił, to zastał tylko groby swoich własnych dzieci. Coś a la Interstellar. Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że to mogą nie być tylko wizje, a coś, co przytrafiło się temu biednemu człowiekowi naprawdę. Bo jak wiemy z książek, czy chociażby z relacji Geralta o tym, jak sam podróżował z dzikim gonem, jest to możliwe.
Mamy też wgląd do akt pacjentki numer 14, ona jest ważna, która cierpiała na schizofrenię, co potwierdzały jej rysunki. Straszne rysunki przedstawiające okrucieństwo, dantejskie sceny, które miały źródło w wydarzeniach dzieciństwa. Cytuję, silna trauma ustalić i dominująca matka skrzywiły umysł tego biednego stworzenia. Jak zauważyliście, lekarze w psychiatryku nie byli zbyt wykwalifikowani, delikatnie mówiąc, więc ten lekarz zdecydował się na podawanie mieszanki ziół w zwiększonej dawce, a jak już wspomniałam, zioła te rozwiązywały język i zmuszały do prawdomówności. Wzmocniają organizm, które to są zioła. Skuto też ją kajdankami, które miały hamować ataki agresji. Oprócz tego wiadomo, że była ona bardzo urodziwa i dlatego też oszczędzono jej terapii rozpaloną obręczą. To też będzie istotne trochę później. Malunki, które znajdują się na ścianach zrujnowanego budynku, to właśnie jej sprawka. Szpital ten to była kaźń dla chorych psychicznie pacjentów i widać to również po zachowaniu widm, które się tam kręcą oraz po tym, co mówią, a raczej wykrzykują. Nie ma wolne skurcze mięśni twarzy. To choroba świętego widma. Ślini się, jest niebezpieczny, zamknąć go! 4-12 stolec był, gorączka, drgawki, rozszerzone źrenice. Boli! Bardzo boli. Łaga, pomóż, daj leki. No, więc po jakimś czasie spotykamy tego koleżkę Gridleya, któremu najwyraźniej siadło na banie. W tym momencie jest chyba mój ulubiony moment całego zadania, bo Geralt idzie poszukać jakichś lekarstw, które może przetrwały, może nie strawił ich ogień. Kumacie? On będzie mu podawał jakieś stare, zagrzebiałe, znalezione dziwnym trafem leki sprzed kilku lat, których działania nawet nie zna. I co z tego? Ty chuju. Dobra, po podaniu medykamentów facet zaczyna mówić prawdę o tym miejscu. On i Rupert nie byli medykami, tylko edirnskimi żołnierzami, język sobie można połamać, którzy stacjonowali w tym właśnie psychiatryku i do czasu wcale im to nie przeszkadzało, bo pacjenci byli spokojni, ale... Pewnego dnia zwiadowcy przyprowadzili Nilfgaardczyka, który pomagał w ukrywaniu jakiegoś wielkiego skarbu, który pochodził ze zrabowanych w Edirn łupów. Więc skuszeni... Wiecie, perspektywą zagarnięcia takiej fortuny, wzięli Nilfgaardczyka na spytki. Tutaj w grę wchodzą te zioła zmuszające do mówienia prawdy, bo one rosły gdzieś w pobliżu tego zakładu i podano je jeńcowi, a żołnierze z dowódcą na czele już zaczynali dzielić skarb między sobą i coraz bardziej dogorywać. Aż nagle wszystko, co mogło pójść nie tak, poszło. A mówią, niedziel skóry na niedźwiedziu. Chorymi psychicznie opiekował się kapłan i żołnierze rozpłatali mu łeb, gdy zaczął protestować. Widocznie nie podobały mu się metody stosowane w celu wyciągnięcia informacji z jeńca. Za pomocą tortur i ziół zmusili też Nilfgaardczyka, żeby wyznał położenie skarbu, a gdy to zrobił, poćwiartowali go na oczach psychicznie chorych, którym puścili całkowicie hamulce. Żołnierze zamordowali więc część z nich, nie wiem, czy pouciekali z tych swoich cel, czy co, a na odchodne podpali dworek, porywając pacjentkę numer 14. Dlaczego? Bo była ładna i mogli ją najzwyczajniej w świecie wykorzystać. Po dwóch dniach zamordowała dobierającego się do niej dowódcę i zajwaniła mapę skarbu. Od tamtej pory miejsce jest przeklęte, a nasza dwójka prowadziła dosyć parszywy los. Podejrzewam, że reszta tej bandy również, bo było ich łącznie 20. Postanowili więc wrócić do tego miejsca i ponownie odszukać mapę skarbu, licząc, że los się do nich uśmiechnie, ale według ducha Nilfgaardczyka to było przesądzone już dawno i on wiedział, że oni wrócą, a wtedy będzie mógł ich osądzić i zaznać spokoju. Przyniesiesz mi ich serca, żebym mógł się nasycić ich tchórzostwem. Przyniesiesz mi ich oczy, żebym mógł w nie spojrzeć. Tutaj mamy do wyboru dwie opcje. Powiedzieć Rupertowi i Gridleyowi, że upiór chce ich śmierci lub zrobić ich po prostu w konia. Ta pierwsza opcja jest ciekawa, bo możemy przynieść oczy i serce Neckera albo udać się do Flotsam i kupić te narządy od rzeźnika. W takim papierowym poradniku do gry, który posiadam, napisane jest, że gdy przyniesiemy te od rzeźnika, to ubiór się niby nabierze, ponieważ one się prawie wcale nie różnią od ludzkich, ale w rzeczywistości nie ma to przełożenia, nie ma to znaczenia, bo Nilfgaardczyk zawsze wywęszy podstęp. Jesteś głupcem!
Nie można oszukać umarłych. Chciałeś obrabować mnie z mojej zemsty, więc podzielisz los tamtych złodziei. Nie wiem, czy to jest błąd w poradniku, czy może to było skasowane później, ale taka mała ciekawostka. Oczywiście przyprowadzenie mężczyzn do spragnionego zemsty upiora kończy się ich śmiercią, ale zważając na to, że to były straszne łajzy, nie powinno nam być ich jakoś szczególnie szkoda. Chodźcie, pokażę wam coś. W każdym razie, jak mówiłam, to pierwsza opcja jest ciekawsza, bo oni przeżyją. Wtedy w celu wymierzenia sprawiedliwości możemy przyprowadzić ich do Loredo. No i wyjawiona zostaje wielka tajemnica. Kim była chora na schizofrenię pacjentka numer 14? Goście, jak miło! Przyprowadźcie ich do mnie! Powspominamy stare, dobre czasy! Marietta Loredo to straszna baba, która zajmuje się produkcją fistechu niczym Walter White i Jesse Pinkman. Za pieniądze, że tam skarby, które odnalazła dzięki mapie, kupiła rezydencję i spłodziła swojego spaczonego synusia. Nie wiem, czy on od małego taki był, czy to ona go tak wychowała, ale też ma swoje za uszami. Loredo sam w jednym z listów się zastanawia, skąd matka miała kasę na kupno takiej willi i przeprasza kogoś za żart matki z rozpalonymi obręczami, co jest zapewne pozostałością z zakładu psychiatrycznego. Podczas misji Niemoralna propozycja możemy też podejrzeć ją, jak śpiewa sobie jakieś creepy piosenki w piwnicy. Jestem Marietta, śliczna mała Marietta, co znalazła skarb i krasnodrzewu liść. Marietta Loredo, niegdyś piękna, aczkolwiek pogubiona kobieta, ginie z ręki Geralta z Rivii. Ma też ciekawy wystrój swojego pokoju, bo znajdują się tam różne dziwne rzeczy, a także takie same rysunki jak w zakładzie psychiatrycznym. Interesująca jest też jedna rzecz. Jak twierdzi wiedźmińska wiki, walcząc z piratami, CD Projekt Red objął ciekawą taktykę, bo cytuję, na pirackiej kopii podczas scen seksu każda kobieta będzie miała wygląd Marietty Loredo. Ja nie miałam nigdy pirata, ale jestem ciekawa, jakby to mogło wyglądać. Jak są wśród nas jacyś kursarze, to mogą mi podesłać gdzieś na maila czy na Instagrama. Jaka płynie z tego lekcja? Nie wiem, wy mi powiedzcie. Chociaż pamiętajcie, jak ktoś wam proponuje... Zioła, które wzmocniają organizm, to ich nie bierzcie. Zachęcam do zostania na moim kanale. Filmy pojawiają się mniej więcej z częstotliwością raz w tygodniu. Dziękuję wszystkim moim wspierającym. Aha, no i ruszył mój Patronite, jak może ktoś by był zainteresowany. Oczywiście do niczego nie namawiam. Link będzie w opisie. Życzę wam miłego dnia albo miłej nocy i do zobaczenia. Pa!